Cześć, witam was w kolejnym odcinku z cyklu Przeczytane. Dziś bardzo interesująca książka, autor Kir Błyczow. Nazwa książki Wielki Guslar. Wielki Guslar to jest nazwa miejscowości gdzieś daleko w Rosji, jakiś klimat komunistyczny. Książka to jest gatunek science fiction, natomiast ciężko określić kategorię tego gatunku, ponieważ jest to książka tak mocno zakręcona, jest to tak naprawdę komedia, połączenie komedii, science fiction, pomysły autora, po prostu nieziemskie. Tak jakby połączyć humor między AZP a powiedzmy Monty Pythonem, plus to wszystko jest osadzone w, w radzieckiej, radzieckiej rzeczywistości, przywary radzieckiej społeczności. No po prostu coś, coś niesamowitego, książka naprawdę godna polecenia. Jeśli ktoś lubi taki humor dosyć absurdalny, gdzie autor pisze w bardzo lekki sposób, bardzo fantazyjny, z ogromnym powiedzmy, potencjałem, czuć, że jest naprawdę wyśmienitym pisarzem, coś coś niezwykłego, to z jaką lekkością to wszystko opisuje. No, i jego pomysły to naprawdę chyba nikt inny na świecie by na coś takiego nie wpadł. Jakieś krótkie przykłady, na przykład przez wioskę przejeżdża gość, który jedzie na piecu i ten piec jedzie 60 na godzinę, na przykład albo. W ciągu kilku godzin naukowiec wymyślił jej siotry, które żywią się mazutem, i dzięki temu naprawiają ekosystem. Oczywiście, jakieś spotkania z kosmitami to jest codzienność w tej miejscowości. <grym> Także, absolutnie absurdalny humor, niesamowity. Tak jak mówię, jeśli lubicie taki rodzaj humoru to absolutnie polecam i to jest pozycja obowiązkowa, myślę, dla wszystkich członów, członków AZP i nie tylko. Moja ocena 5, ocena zasłużona. Myślę, że jak najbardziej będę sięgał po tego autora, bo ma ogromny, ogromny talent i, i te jego pisarstwo to jest naprawdę wielka sztuka. Także krótka bardzo ocena, ale... Musicie przeczytać. No nie, ma, nie ma co gadać. Po trzeba przeczytać, żeby skumać tego, tego autora i ten tytuł. Tutaj mówię, ciężko cokolwiek opowiedzieć bez czytania. Także dzięki, cześć.